Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Lipki, a ci znajdujemy się ponownie w Assassin's Creed Valhalla. Let's have a drink. Kontynuacja naszego cudownego wyzwania, czy też naszej cudownej zabawy, związanej z weselem kolegi, króla w sumie, Oswalda. No i cóż, drugie zadanie znowu polegające na piciu, już tam to nie było w pełni związane z alkoholem. Czy też w tym wypadku miodem? No i zobaczmy. Let us address that. Surely a special kind of metal is required for drinking before the new king. A metal not unlike your own. To Odin and his endless glories. And the new king of East Anglia. May his reign be long and good. Piękna pusta ręka. Nie wiem, czy zauważyliście, ale... Aha. Pijemy z pustej ręki. Złoto. Uwielbiam, kiedy się nie wspomnią rzeczy. I wager you couldn't drink more than me if you tried. A fool's wager. A challenge nonetheless. What say you? Możemy spróbować. W ogóle on powiedział, w tym wypadku nie będziemy pili miodu, a ale, bo mówił o piwie, więc, znaczy powiedział ale, więc chodzi oczywiście o piwo. Co jest ciekawe, bo z tego co kojarzę, te wyzwania polegały na piciu miodu. Wiesz, nie wiem, może teraz nam dał piwo, a potem będzie miód. I will drink you under the table. Confident, are you? Let us see how you fare against the ale beast of East Anglia. Okay, czyli nadal chyba będzie piwo. That will make it interesting. Put your silver where your mouth is. What say you? Myślę, że możemy się założyć. Mnie tam bardzo nie boli ta srebra, tym bardziej, że mamy go na tysiące już w tym momencie. Jeśli by nawet miał przegrać. A dwa, powiem wam jedno. Ja nigdy, autentycznie nigdy, jakkolwiek chyba większości alkoholi próbowałem przynajmniej, i to mówię na zasadzie próbowałem, ja nieznoszący człowiek nieznoszący alkoholu, bo piłem i szampany, i wino białe, i wino czerwone, wytrawne, słodkie, piwa od pale ale, przez zwykłe jasne lagery, portery bałtyckie między innymi, stauty mleczne, i chyba tylko mleczne, akurat stauty, jeśli o to chodzi, ipy mi się zdarzało, apy mi się zdarzało wypić. Jezu Maria, to brzmi jakbym jakimś chorym alkoholikiem, ale to są naprawdę, moi drodzy, po jednej, dwie sztuki może niektórych z tych rzeczy. Niektóre to nawet, nie wiecie, że cała butelka, tylko nie wiem, kieliszek czy coś, albo kilka kieliszków max, w zależności od tego, jak się trafiło. No wódkę, wiadomo, gdzieś tam się trafiło, nie lubię wódki strasznie, zresztą jeden z mocniejszych alkoholi. Chyba spirytusu nigdy nie piłem, ale to jest logiczne. Jakieś nalewki mi się zdarzało. Domowy bimber też. Cytrynowa to też była nalewka. Myślę, że jeszcze są jakieś typy alkoholu, który piłem. Absynt piłem. W ogóle uwielbiam absynt. Jeśli chodzi o alkohol, jak nie znoszę alkoholi, tak absynt ma tak cudowny zapach. Uwielbiam w ogóle zapach anyżu i ziół. Muszę wam to przyznać, to jest zapach, który mnie powala. I to nie jest tak, że ja mówię, że bym absynt od razu pił, tak? Na nie wiadomo jakich ilości, w jakich ilościach. Po pierwsze, to jest cholernie drogie, a po drugie, to jest nadal alkohol, którego nie lubię. Ale jakbym miał sobie tym na przykład, wiecie, gdzieś małą ilość do czegoś dolać i wypić sobie raz, nie wiem, na miesiąc czy dwa, spoko. Naprawdę ten zapach jest cudowny i mocno polecam, jeśli nawet nie próbowaliście, albo ktoś ma akurat i macie otwarty czy cokolwiek, pomuchajcie to sobie, jeśli nie znacie zapachu, czy spróbujcie, jeśli nie znacie smaku, a macie i macie możliwość i jesteście pełnoletni oczywiście. Bo moim zdaniem to jest jeden z ciekawszych alkoholi, jeśli chodzi o ogół. Natomiast, do czego chciałem przejść w tej puencie, świetnie, że o 4 minut pieprzę o głupotach, to, że nigdy nie piłem miodu pitnego. Ani trójniaka, ani czwórniaka, ani dwójniaka, ani niczego innego tego typu. Nigdy nie piłem miodu w związku z alkoholem żadnym. Zacznijmy od tego, że ja nienawidzę miodu, w sensie nie lubię jego smaku. I od tego możecie sobie wysnuć całą dalszą historię, dlaczego nigdy tego nie spróbowałem. Połączenie czegoś, czego nie lubię, czyli miodu, z połączeniem czegoś, czego nienawidzę, alkoholu. Jakby tutaj by się przydał ten mem z tym I have an apple, I have a pen. Czy apple pen i pineapple pen. Jezus Maria, ten mem stary jak świat. Nieważne. Dobra, przyjmijmy jego zakład. I accept. Nie wiem, czy kiedykolwiek byłbym nawet w stanie przełknąć ten miód pitny, bo wiecie, że ja nie lubię, tak jak mówię, więc cóż. Dobra. Ja się troszkę bardziej skupię na tym, co się dzieje w ogóle wokół mnie.
Myślę, że spierdzielę to. Bo ja mam do tego talent. Zobaczymy tylko, czy się przewrócę, czy nie. Dobra, a niestety skończyliśmy to w miarę obaj tak samo. Oj, się zachłysnąłem. Okej, okay, a on też. Więc nie jest źle, tylko że... Właśnie, jak się... Cholera, nie ten przycisk. To było AID. Ja myślę, że QE. Zapomniałem, widzicie, sterowania z tym. O, oczywiście znowu się zachłysnął. Nie wiem, czy to wygramy. No, do dupy. Jeszcze raz tego nie wygram, coś tak czuję. Zachłysnąłem się 3 razy, za dużo. Zdecydowanie za dużo. No zobaczcie, no już 5 roku wypite praktycznie, tak? Musiałby się teraz przewrócić, albo nie wiem co. No i dupa. Przegrałem to. Gdzie ze mną wygrał jak jasna cholera, delikatnie mówiąc. Azale jest strong, Brody. But I am stronger. Better luck next time, Wolfkist. Now, you owe me some silver. Fine, take it. Okej, okay, nie było źle. Ściągnij Finra z dachu. Co tam się odjebało? The road to Valhalla does not run that way, Finir. He's been up there a while. Jezu, Mary, co on odwala? No co za typ po prostu? Uchlał się pewnie. Ja oczywiście też na halę tam muszę chodzić. Some sweet wine for a sweet swine. Pierdyka. Ale się napieprzył. The Saxon god wanders somewhere up here, does he not? I haven't seen him. They like to say he moves with mystery. Look, the moon. It moves untroubled now. But one day it will be eaten by a giant wolf and the nights will be black forever. Legenda Fenrira dla osób, które nie kojarzą. Are you all right? I've tasted glory once again. And it was good. Mam nadzieję, że on nie spadnie, jak idiota. Now... I always felt like Skoll or Hati. Chasing and trying to fulfill Halfdan's wishes. But now I've caught my sun and moon. I've got them and I don't know. You can let them go. Sail to a further shore. My long ship's in Valhalla. Oh, don't you remember? Firestarter. Firestarter to jest rozpałka bardziej. Ale rozumiem, dlaczego to zostało inaczej. Let's get you to solid ground. Opisane tutaj. Everything's spinny. Nieźle napieprzył winem. A, bierzemy go. Moi drodzy, wiecie co mnie kusi? Chyba wiecie co mnie kusi, prawda? To jest coś, co zrobiłem w Cyberpunku. A, okej. Okay. Tutaj to tak dobrze nie działa. Pamiętacie co zrobiłem w Cyberpunku z jednym ciałem? Przepraszam, to taki żarcik tylko. Czy mogę jakoś stąd w ogóle zejść inaczej? W sensowny sposób? A, dobra, jest. Tutaj się dało potem po prostu przeskoczyć. Nie wiem, co bym go utrzymał, ale cóż. Pięknie go rzucił w ogóle w krzaki. Sorry for this, Eivor. I've had one last glory. I should be happy. I am happy. Thank you. It need not be the last. Not the last. Napieprzył się nieźle, naprawdę. Nieźle go zdjęło, muszę przyznać. Dobrze, coś nam zostało. Jedzonko. Hej. Wybierzmy się za to w takim razie. The boar represents fertility. Did you know that? As does Freya. What's your point? You impress me, Eivor. Your battle wisdom, your strength of character, skilled in so many ways. Yet I wonder, is there any skill of mine that I could impress upon you? Even a fool has something to teach, whether they are aware of the lesson or not. To nie dobrze zabrzmiało w jego kierunku. But I could show you how to wield my plow sword. O. Czyli mamy opcje romansowe. Szczerze mówiąc, niespecjalnie mnie interesują opcje romansowe na razie, na pewno nie z nim. Nie znam tej osoby przede wszystkim, więc w sensie jako Eivor niewiele o tym gościu wiemy i tak, no szczerze mówiąc, niespecjalnie raczej. Jeśli chodzi nawet o jego narrację, więc nie o charakter. Mech, powiedzmy. Gdyby to była postać, która rzeczywiście by się czymś odznaczała i miałaby takie fajne cechy,
to nie miałbym problemu z tym, żeby Eivor gdzieś tam z nim poszedł, ale po prostu ta postać nie jest ciekawa i nie wiemy o niej wystarczająco dużo. To jest też moje podejście, które ja przejawiam w życiu normalnym, że jeśli nie znam kogoś, to raczej z nim do łóżka nie idę, no logiczne. W sensie nie znam wystarczająco dobrze, chociaż też nie powiem, żeby nie było, że nigdy jakieś takie głupotki nie zrobiłem, ale to jest coś, co od paru lat po prostu już gdzieś tam mi w głowie siedzi. Po prostu taka zabawa dla zabawy nie jest niczym ciekawym. Żeby też nie było, to nie było tak, że ja jakoś specjalnie tego szukałem, to się przydarzało gdzieś przy okazji bardzo rzadko, ale jakby z perspektywy czasu mech. Po prostu wiecie, zdarzyło się to 2 czy 3 razy i to było takie teraz z mojej perspektywy, wiesz, no nawet niespecjalnie nic ciekawego. Dobra, przepraszam, znaczy to nie wiem, czy ktoś to źle zrozumiał, bo okej, żeby nie było, chodzi mi po prostu o to, że chodzi mi o jakieś takie rzeczy pozazwiązkowe, tak? I w momencie, kiedy nie było się w związku, a nie, że w tym momencie ktoś tej, że z mężczyzną, tak? Bo jak stwierdziłem, jak wiecie, jestem mimo wszystko heteroseksualny, ale chciałem pokazać to na zasadzie, nie miałbym problemu, żeby tej Eivor poszedł z nim do łóżka, tylko że ta postać nie jest ciekawa i to jest coś, co ja przejawiam w normalnym życiu, że jeśli nie znam osoby wystarczająco, albo nie interesuje mnie jej charakter, nie widzę po prostu u osoby cech, które by mnie interesowały, z taką osobą po prostu nie pójdę, bo nie jest po prostu dla mnie interesujące, tak? Jakby taka zabawa, tak jak powiedziałem, dla zabawy mnie zupełnie odrzuca, bo z perspektywy czasu nie widzę w niej sensu. Nie mam tego w stanie wytłumaczyć, to była dłuższa wypowiedź, którą bym musiał opisać tutaj wraz ze wszystkimi moimi rzeczami, które się działy w moim życiu. Nie ma tak jak przez 12 minut powiedzieć dwie zajebiście ważne rzeczy ze swojego życia, które gdzieś tam nigdy się nie zdradzą. Świetnie. Napijmy się jeszcze miodu, przyjacielu. Myślę, że to będzie najlepsza opcja. W tym wypadku. Have another horn of mead, brother. It's brewed with clover and raspberry, they say. Did you hear what I... Świetnie, że się znowu nie... Yes, it's good. Keep that up. Wait, did you hear? Did my brother just call me? I think he... You know, I should go. Brother! Enough fun and games. I should see how Oswald is doing. Podoba mi się, jak im się w ogóle te kufle nie pojawiały w rękach. No cóż, tak jak mówię, szkoda, bo te postacie nie są wyraziste w żaden sposób. W sensie, no nie wiem o nich wystarczająco. To jest tak jakby... No ktoś się napieprzył na imprezie i idzie z kimś do łóżka, to jest mniej więcej ten poziom. No i w sumie, czy to się jakoś specjalnie to odróżni od rzeczywistości w tym wypadku? No nie, bo rzeczywiście to był taki podryw troszeczkę na pijaka, który czasem działa, ale nieważne. Nieważne, ja się kompromituję. Ja się kompromituję tylko bardziej. Eivor, chcę zadzwonić naszych gości i chciałbym, żebyś był tam. To była wartość ceremonii do tej pory. I czy miałeś dostatecznie zabawy? No ja już skończyłem w sumie ucztować, więc jakby nie ma chyba już nic, czego, co bym chciał jeszcze zobaczyć tam, czy zakosztować. I'm ready to hear your address, your kingdom. Good, come, join me. Friends, honored guests, we've pushed through hard times. It seems like all we've known is loss and suffering, but it is not conflict that binds us. It is compassion. May we always favor compassion. Even when our enemies refuse its boon. So to my Dane friends and neighbors, I give thanks for the bravery you have shown during our collective struggles. And for my fellow Christians, may we continue standing as examples of our Lord's grace. Lights in the dark. I see East Anglia's future right here, right now, in all of you, Dane and Saxon alike. To our future. Still a bit soft on insults. But the king has courage. And to Eivor, without whom none of this would have been possible. On behalf of East Anglia, let this ring be proof of our loyalty to the Raven Clan and all they have done for us today. Nie wiem, czy nazwałbym to pierścieniem, a bardziej opaską na rękę taką, ale cóż, przynajmniej tak to...
Tak to ja odbieram, że to jest taka, wiecie, opaska albo na ramię, albo na rękę, na przedramię. Żadna z tych opcji nie jest aż taka fajna, która by mnie jakoś bardzo jarała, ale może niech będzie to z tą wschodnią Anglią. I'm not one to bask in the glow of another's triumph, but I'll say this. East Anglia is safe. Under his protection, under his guidance, under his wing, the good King Oswald will keep you safe for many moons to come. To Oswald! Skål! 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 Okay, everyone, the bridal race starts now. Remember, you all have to lose to the bride and groom. Oh, Jezus. Steady all and ready yourself for the wedding race. The king and his bride against all. My king. Co tu się dzieje? The sheep you left to guard me have been shorn. Oswald, king of sheep fuckers, show your eyes. No chyba nie ma wyboru. Oswald musi go chyba zabić w tym momencie. I challenge you. I accept. No przynajmniej może tym razem. Tym razem rzeczywiście ta scenka będzie odpowiednia, ale wiecie co? Nie mam zamiaru go. Uważam, że to byłby dyshonor, gdybym wziął jego. Nawet jeśli zginie, uważam, że to byłby dyshonor, gdybym chciał stanąć za niego w walce. To jest co chciałem pokazywać, co by mi się wydawało takie. Za każdym razem cały czas próbuję go bronić. On już pokazał swoje męstwo i myślę, że nawet jeśli. No już raz z nim walczył, tak? Myślę, że nawet jeśli nie ma umiejętności, on to wygra. Nie wiem. Wierzę po prostu w Oswalda, tak? To jest coś, co chciałbym. Nie chcę go splamić jego imienia. Niech zawalczy. No square. Only sweat and blood. No musi być na pięści, czy nie? He may be wounded, but don't let your guard down. Trochę w szacie jest, powiedziałbym, Oswald. I will bury you, Saxon. I'll take all that is yours. No proszę bardzo, nagle pojawiła mu się tarcza i miecz. Licznie. Muszę przyznać, że nieźle się Oswald mimo wszystko wyuczył w mieczu, w sensie w porównaniu do tego, co było na początku, jak kojarzycie. Should a king show mercy to one so malevolent, so cruel? I'll not give you the satisfaction of a good death, for my God forbids such cruelty. Therefore you are outcast. From this moment on. You have won. My life is yours. Your life is God's. Wyciął mu znak. Now go! Leave my kingdom and never return! Ja już rozumiem, że mu chyba wyciął znak banicji. Saxon religion. Oswald is a coin. One side mercy, the other courage. There are few like him, I'll admit. Saxon or Dane. Such a strange display. Courage and restraint like I've never seen. With all that's happened, with all the chaos Ruud wrought, still, Oswald found reason to spare him. It's a strange thing. A remarkable thing. From what inner spring does such kindness run? I'd like to know. With my duty here fulfilled, I now choose East Anglia. I fight for you, my king. Rise, old friend. You're embarrassing me. Be well, Finnir. Your choice is a bold one. You continue to surprise Oswald of Ilmenham. Thank you, Eivor. When we first met, I made an oath. I promised you an alliance. You did. You'll have it, so long as I draw breath. Until next time, King. Jedna rzecz, tak mi się akurat średnio w tym wszystkim podoba, muszę przyznać. I to jest to, że tutaj w tej cutscence za dużo się stało nagle, tak? Nagle ten gość twierdzi, że o, będę teraz dla niego walczył i tak dalej. Oczywiście pójdę zaraz do Randvi, ale
Nie podoba mi się to, że nagle tak owieć ten gość stwierdził, o teraz to był prawdziwy pokaz odwagi, męstwa i tak dalej. O, tutaj ten. No, to było takie trochę średnie, to po prostu wyszło narracyjnie moim zdaniem. Za dużo rzeczy próbowano wepchnąć w taką mało epicką rzecz w tym wypadku. Uważam, że już przy poprzedniej było to dużo bardziej widoczne i wtedy można było troszeczkę więcej pokazać. Natomiast tutaj coś nie zgadzam się totalnie z postępowaniem Oswalda. Uważam, że w tym wypadku już było to przegięcie. I tamten gość zasługiwał na śmierć, ale to jestem ja, wiecie dobrze, że ja mam podejście takie, że... może nie do końca oko za oko, ząb za ząb, ale to, co zrobił ten gość, moim zdaniem było lekkim przegięciem, delikatnie mówiąc, i w tym wypadku jedyne, na co zasługiwał, to śmierć. No ale ten król rzeczywiście jest miłościwy i litościwy, aczkolwiek moim zdaniem to równie dobrze może się obrócić przeciwko niemu. Czyli to takie darowanie życia każdemu wrogowi, tak, czy też wielu wrogom, którzy uciekną, zbiorą armię i powrócą. I tak w kółko. Znaczy niekoniecznie każdy, ale wiecie, o co chodzi. Po prostu to nie jest... Moim zdaniem jednak król powinien mieć tam troszkę takiego okrucieństwa i to już mówiłem wielokrotnie, że okrucieństwo takiej twardej ręki. I o tyle rozumiem jeszcze, że próbował go tam pod sąd podstawić, tak po ucieczce i w zabiciu jego ludzi. No nie zgadzam się po prostu z tym do końca. Brody, look after Oswald, will you? Aye. He is family now, and I could not be more proud of him. We have you to thank for that. Take care. Cóż, niestety, panie kolego, ale przykro mi z tym romansem, nie wyszło. Nie wiem, może ktoś inny się trafi, kto będzie ciekawszy pod tym kątem. No całej reszty niestety nie zrobimy tych czterech tajemnic, które zresztą mamy oznaczone, i tego jednego bogactwa, do tego potrzebujemy tych trzech sztyletów, do pozostałych rzeczy albo poziom, albo coś innego nas aktualnie limituje, czy też ogranicza w sumie bardziej. Ja się przeniosę tutaj troszeczkę na razie do portu, dlatego że jeszcze nie wszystko mamy zrobione, a chciałbym sprawdzić parę innych rzeczy, mianowicie chciałem może dokupić co nieco, może coś rozwinąć, wiecie, takie pierdoły, może uda nam się w końcu zrobić tę misję u tej naszej wieszczki, której imienia zapomniałem w tym momencie, wiecie, no takie pierdoły dosłownie małe, które nam zostały do zrobienia tutaj w naszej krótszej przystani. I to też zrobimy, ale jeszcze nie teraz. O, zobaczcie, widzicie, mamy całkiem sporo tych nowych trofeów dzięki temu wszystkiemu. Więc zobaczymy, co dalej. Koszary. Kość swoich Jomswingów wyprowadzić wyszkolonych przez innych graczy, także... Okej, to można zrobić, to jest spoko. Brzmi ciekawie i wygląda ciekawie, więc... Why not? Koszary skończone. Mamy kolejny level. This we can recruit more warriors. Now I can build the most vicious crew ever to sail the rivers of England. Our warriors now have a place to rest and train. A fine shelter it is. When word gets out, it should attract many Jomsvikingar to fight with us. Which reminds me, a few of your raiders are chomping at the bit in hope of becoming your second. You ought to pick one. Hmm. O, to jest ciekawe. Ramir Krwawy Topór. Czy mam kogoś innego jeszcze? Oj, zobaczcie, możemy im dawać te swoje rzeczy. To jest ciekawe. Jestem ciekaw, czy jakie to będą, czy te rzeczy nam spadną, wyjdą z ekwipunku, więc ja żeby przez przypadek nie dać swoich rzeczy, no wiesz co, a damy mu swoje rzeczy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dajmy może tak jak widzicie te pierdoły, mam nadzieję, że przez to nie stracę ich ze swojego ekwipunku. Zmień płeć, zmień wygląd. A wiecie co, weźmy sobie kobietę jako zastępczynię. Żeby było porówno. Także mężczyznę, który jest dowódcą i kobieta będzie zastępcą w tym wypadku. Niech będzie troszkę równości, tak? Nie no, tak całkowicie poważnie to nie wiem, po prostu. Może to nie jest para, ale coś na zasadzie, wiecie, że są dwie osoby, które zarządzają i są różnej płci. Niech tak będzie. Ludzie się raczej nie będą do mnie bardzo czepiali, że sobie wybrałem kobiety na zastępcę, tak? Ktoś może powiedzieć, że najwyżej jest to nie inaccurate
jak się nazywa, nie spójne historycznie, ale nie wiem, jak wygląda historyczność aktualnie w tym kontekście. Szczególnie, że no Walkirie raczej były i nie było to nic niepopularnego u Wikingów, ale nie wiem, jak wyglądała kwestia ich stanowisk w szeregach armii. Ale zaryzykuję i przypiszę sobie właśnie Walkirię taką, a nie inną, jako moją zastępczynię. Ulfrun, kościany młot. Tak jest. I chyba ekwipunek, jak widać, nie ma znaczenia, w sensie ona może mieć ten sam ekwipunek co my. No i cóż, dobra, zobaczmy. Co dalej? Co, porządź, wezmę moich jom z Wikingów. All right, bring out my lieutenant. A, i to jest po prostu ta babka cały czas, czyli mogę ją po prostu ewentualnie zmienić, tak? I ją mogę uposażyć w inne lepsze rzeczy. Tylko, że no, one chyba są tylko i wyłącznie do... One są tylko i wyłącznie do wyglądu, one chyba więcej tej nie dadzą jej bonusów. Dobra, okej, niech będzie, dobra. Zostawmy ją tak jak jest i... Ale jeszcze w sumie czymś ta babka w ogóle tej zajmuje, bo to jest jakaś starsza kobieta, jak dobrze rozumiem. Tell me about what you do here. If you want to deal with your raiders, you come through me. I'll make sure they're ready for you and keep them in fighting shape. Okej, dobra, pójdę już. I must be on my way now. Goodbye. Ciekawe, czy nam to da jakieś w ogóle dodatkowe opcje w kwestiach tutaj zarządzania czy walki. Zobaczymy z czasem. A kto to jest? I hear Eivor needs men. And by Odin, Eivor needs me. Okej, zobaczcie, Steroid, to jest jem z Viking tego gościa. Zwerbujmy, bo mamy tej kasy na razie na tyle, come, że mogę sobie pozwolić. Show me your valor in battle and earn your place at the great table. Nie wiem, co można z tym ją z Wikingiem zrobić, jak dobrze rozumiem, to będzie część naszej załogi, jakaś taka lepsza. No cóż, zobaczymy. A czy mogę go teraz w ogóle uposażyć na przykład? I would like to reorg. O proszę, mamy załogę rzeczywiście. Birne, o proszę, mamy Birne, na pewno Birne bierzemy. Mamy Valtara Skarde Hrefne, Stena Revne, Irse. Oraz Fila. Ją dźwiękowie z załogi i społeczności. Okej. Okay. Dobra. To zaraz sobie tutaj wrzucimy to. Myślę, że sobie tego Bierna też tutaj dodałem. Przez chwilę myślałem, że to jest kobieta. A to jest mężczyzna. W sensie na tym obrazku tak w sensie rysy kobiece mam mimo wszystko. Stena może wymienimy sobie na Irce jeszcze. I jest spoko. Found who you needed? Jeszcze wezmijmy giemskich Wikingów. Mogę jakoś zmienić tego ją z Wikinga? Nie. Czyli chyba tak jak ta babka będzie miała ten ekwipunek, bo ona z moją zastępcą, tak każdy będzie miał, jak dobrze rozumiem. Albo nie wiem jak to działa do końca. A może jest po prostu moja zastępczyni i nie mogę jej zmienić jako zastępczyni już potem. Dobrze. Zostało załatwione. Zobaczmy, co jeszcze mogę zrobić w tej okolicy. Tu jesteś jeszcze do rozbudowy. Piekarnia, ale nie mam w tym momencie wystarczająco zasobów. Więc zobaczymy może jeszcze. Na razie tak jak widzicie troszkę bawię tutaj. Żeglarz, myślę, że to będzie pasowało, bo jest akurat zaraz przy porcie. Mówiąc, że wygląda troszkę dziwnie, ale to są chyba jakieś takie... jakieś takie kości wieloryba czy coś. Tu jest jeszcze miejsce. Jezus Maria, ta osada jest naprawdę spora, zobaczcie. Tak paradoksalnie, możecie sobie mówić co chcecie, ale... Ale naprawdę jest tutaj dużo rzeczy. Jest to miejsce spore, patrząc na jego obszar, tak? No ja bym się nie spodziewał, szczerze mówiąc. Myślałem, że to będzie dużo mniejsza osada ostatecznie, a tutaj wychodzi na to, że jest ona... Ma ona dużo większą powierzchnię, niż bym pomyślał, muszę przyznać. I to jest wszystko, co chciałem powiedzieć. Tam nam została tylko piekarnia do rozbudowy, przynajmniej w tamtym fragmencie wioski. Tu jeszcze się troszeczkę porozbijam, polatam, bo chciałbym po prostu sprawdzić, co jeszcze możemy tutaj rozbudować, czy co możemy dodać jako ozdobę, bo tych ozdób trochę mamy. O proszę, jest druga jeszcze nie rozwinięta rzecz, co to jest tym razem? Ojoj, hodowla drobiu. Odbrażenie od walki wręcz, wytyfy.
Co ma jedno do drugiego, wytłumaczcie mi. Najmniejsze, okej, okay. Mamy drugie miejsce, które jest jeszcze nierozwinięte. Będzie chyba można podskoczyć do tego pana od artefaktów rzymskich. Dlatego, że mamy kolejne cztery rzeczy. Są jakieś malinki pewnie. Tak jest, tam jest chyba już wyjście z osady. Więc nie chcę się też za daleko zapuszczać. To jest, mamy ten element dekoracyjny, to jest właśnie ta studnia. Tutaj mamy pana Romulusa Maximusa, czy jakoś tam mu tam było. Właśnie nie chciałbym poskoczyć z tymi artefaktami, zobaczyć, czy już mogę mu je oddać. A nie, muszę 7 zebrać. I must take my leave. Patrzcie. Daj dulci furimini. Nie wiem, co znaczy daj dulci furimini, ale mniejsza. Tutaj mamy piesełka jakiegoś kolejnego. Tu jeszcze mamy coś do rozbudowy i to chyba będzie można roz... Nie. Tata Alvisa i Holgera. A, bo my już chyba raz rozwinęliśmy i to jest drugi, czy... Nie pamiętam, kurczę, najgorzej. Nie, bo nie pamiętam, czy niektóre rzeczy można rozwijać dwa razy, czy tylko raz. Chyba stanie dwa razy rozwinęliśmy i pamiętam, że wyuczyliśmy naszego konia umiejętności. A zobaczmy, czy jeszcze może coś mamy teraz. Przy okazji level upów. A co mi tutaj... A, właśnie, 90 z tym skosztowaniem mikstury. To jest akurat teraz, jak jesteśmy, to będzie można akurat spróbować to zrobić. W sensie tę misję. Bo mamy tam 90 chyba 4, czy nawet więcej. Wysoki i dumny, poemat Rowana. Czy jest lepszy towarzysz, przyjaciel bardziej lojalny? Cztery nogi, wielkie serce, co bić będzie do końca. Czy orze pole, czy przemierza lądy? Zburzona grzywa, łopoce na wietrze, godność zaś trwa. Biały wiersz, nie lubię białych wierszy, nie znoszę białych wierszy wręcz. W sensie, nigdy nie umiem w nich znaleźć tego fajnego elementu, który znajdują inni ludzie w nich. I jakby fajnie, że teraz jest spoko, ale wierszy nie lubię, jeśli wierszy nie rymuje, to po prostu czuję do niego pewien awers wręcz. Gospodarstwo rolne, kolejna rzecz, której nie mogę rozwinąć, a wymaga sporo surowców. Tu jest znowu jeszcze jedna rzecz, którą mam nierozwiniętą. Podobla bydła. Kurde, rzeczywiście strasznie się ta wioska rozwinęła i ja totalnie nie mam surowców na żeby ją dalej rozbudować jeszcze. Tu mamy tych... A, jeszcze jedna osoba, co to jest? Kartograf, o proszę. Tutaj mapy. To jest akurat całkiem spoko. Chyba nawet wiem, co będę rozwijał dalej, jeśli nie zapomnę do następnego razu. What is it you do here again? I've traveled this great... A, dobra, on już z nim gadaliśmy, bo tutaj Eivor powiedział again, więc... keep exploring. Zakładam, że nic więcej tutaj nie znajdę. Mam jeszcze jakąś misję w ogóle. Od naszego kolegi. A bo ja mam chyba od tych templariuszy właśnie, medaliony, przepraszam, zakonu. Keep this. It serves your cause better than it does my pocket. It gives me joy to take this from you. As a token of my deep gratitude, I want you to have this. O proszę. There is more to be done, Eivor. Nauczył nas ciekawej rzeczy. Mamy scenę kodeksu? Nie mamy. I have to go. Then go in peace. To jest ciekawe, nie wiedziałem, że z tego będziemy mogli dostać umiejętności. To jest bardzo interesująca rzecz akurat. Ja mam jakieś nowe... Nie. Mam zdolności, nie umiejętności. I gdzie jest ten trujący atak w ogóle? Tutaj. Wiecie co? Ja sobie go chyba wrzucę zamiast tego ataku wręcz... Albo nie. Zamiast czwóreczki. Nie wiem, co to było. Był jakiś taki zryw, tak? Skryty zryw? Nie. To był skok Valkyrie. A. Z którego nie korzystałem chyba ani razu. O, a dystansowy atak trujący jest. O, proszę. To zamiast czwóreczki może. Też nie, no może to skupienie Norn się jeszcze przydać. To jest przeszywający. Najlepszy przyjaciel. Wiecie co? Z bólem serca, ale wymienię sobie to skupienie Norn z wilczkiem naszym. Potrójną strzałę zostawię, ale zdecydowanie fajne może być to trucie, bo nie wiem, czy kojarzycie, jest z tym związany jeden perk. I chciałbym to na razie tak zostawić. Patrzę na czas, mamy 34 minuty, więc troszeczkę znowu przegiełem odcinek. Ale fajnie się bawiłem, troszkę skustomizowałem tutaj naszą wioskę. Co prawda nie wszystkie jeszcze ozdoby użyłem, ale może gdzieś jeszcze znajdę miejsce na jedną bądź dwie. Ale tymczasem, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, wpadnijcie na Discorda albo zostańcie patronami na Patronite. Dyszka, że złotówka idzie się do rozwoju kanału. I widzimy się już w kolejnym odcinku, gdzie będziemy... Myślę, że najpierw spróbujemy wykonać tę misję od naszej wyroczni. Później pójdziemy rzeczywiście i wybierzemy sobie kolejne rabstwo, które będziemy ogarniali. Tymczasem żegnam się z wami, do zobaczenia, do następnego i
Na razie.